No, ja biłem, biłem, mówię, kurwa leży, no leży, żyje. Zadowolony Erwin Szczuczyński, jeszcze na świeżo w emocjach po tym pojedynku. Erwin, no własna publika, masa kibiców, jakie to uczucie, bo chyba potężne. Zajebiste, co mogę powiedzieć, zajebiste. Zajebiste uczucie walczyć jest u siebie, pokazać się swoim kibicom i zrobić to dla nich, nie? Zresztą było słychać na hali. Przed tą walką rozmawialiśmy, za miasteczkowy chłopak dostał szansę, wystąpi, no i tę szansę wykorzystałeś zdecydowanie, zwycięstwo przed czasem. Jak podobał Ci się ten pojedynek z Twojej perspektywy, jak udało Ci się wykonać gameplan? Wiesz co, z gameplanem był taki problem, że chłopak wypada mi na początku tygodnia, wszystko zmieniamy i tak naprawdę do warunków fizycznych gameplan był dostosowany, bo nic o nim nie wiedziałem, tak? Nic kompletnie o nim nie wiedziałem. Także na bieżąco uczyliśmy się gameplanu i zasad gry w oktagonie z nim, nie? Czy ta publika niosła Cię do zwycięstwa, bo naprawdę póki co jesteś liderem pod względem wsparcia od kibiców? No tak, no oczywiście, że tak jak się słyszy za plecami tyle głosów, przepraszam, wsparcia, to zawsze jest się łatwiej bić, łatwiej walczyć o marzenia, nie? Jest udany debiut z Twojej strony, to co, kiedy powrót do klatki? Wiesz co, ostatnie pół roku bardzo ciężko przepracowałem do tego, żeby tutaj stanąć i unieść tą rękę. Na pewno teraz mam wyjazd z pracy, na 3 tygodnie mnie nie będzie i co, wracamy tydzień wakacji, myślę, i wracamy do treningów, bo drugie półrocze się zbliża, zaraz święta, może coś się wymyśli znowu i będę mógł stanąć i powalczyć znowu dla swoich kibiców. Organizacja Seaside Battles sprostała oczekiwaniom, podoba się ten cały event? Pany, to, że się podoba, to chyba mało powiedziane. Chłopaki tu zrobili taką mega robotę, że aż szkoda gadać. I wiele, wiele innych organizacji myślę, że mogłoby brać przykład, bo może nie mamy tam innych profesjonalnych rzeczy, ale wszystko jest na najwyższym poziomie. Zresztą było widać. Tutaj masa kibiców czeka na Ciebie, ja już Ci nie będę tutaj zabierać więcej czasu. Jeśli chciałbyś na szybko jeszcze dla nich specjalnie w wywiadzie coś przekazać, zanim pójdziesz do nich wszystkich, to oddaję Ci głos. Wiesz co, z racji tego, że będzie tu dużo osób oglądało, dziękuję rodzinie, bardzo im dziękuję. Dziękuję moim sponsorom, bo bez nich by mnie też tutaj nie było. Mojemu narożnikowi i każdemu po kolei, który we mnie wierzył. Zbyt dużo jest osób, żeby wymieniać, ale każdemu po kolei podziękuję potem. Trzymajcie się, hej. Dzięki wielkie i lecz do kibicy. Dzięki, mordeczku.